zaklętym koguciku, o północnym groźnym wietrze i o chorym termometrze. Ale dziś mam daję słowo, bajkę dla was całkiem nową. Było tak, w sędziwym lesie, który widać na bezkresie, mieszkał bury wilk Barnaba, zamożniejszy od Nababa. Miał on skarbów pełne wory i wciąż znosił do komory smakołyki i frykasy, z których słyną polskie lasy. Miał Barnaba spryt handlowy, więc założył śródobrowy sklep dla zwierząt. Na polanie wybudował rusztowanie. Poukładał mech u góry, pozatykał gliną dziury, gałęziami ściany pokrył i z wysiłku cały mokry siadł za ladą. Na tej ladzie smakowite kęski kładzie. Każdy łatwo coś wyszuka. Jest tu przysmak dla borsuka, jest pachnący ser dla lisa, dla niedźwiedzia pełna misa. Coś dla kury do zjedzenia, świeża marchew dla jelenia, dla jaszczurek smaczny żurek i orzech dla wiewiórek. Siedzi wilk Barnaba w sklepie i zmrużywszy jedno ślepie, wszystkich woła i zaprasza. Komu jaja, komu kasza, komu mleko na śniadanie? U mnie w sklepie jest najtaniej. Wielka była to przynęta, a więc zbiegły się zwierzęta. Wszystkie tłoczą się u lady. Proszę, proszę kilo marmolady, a ja garść orzechów proszę. Dla mnie sadła za 3 grosze. Dla mnie miodu 10 deka. A ja proszę 1/4 mleka. Wilk się krząta i na razie co najgorszy towar kładzie. Nie doważa, nie domierza, marmolada jest nieświeża. Sadło zgniłe i nietłuste, gorzki ser, orzechy puste. Zamiast mleka sama woda, wprost każdego grosza szkoda. I jak tu drogo? Jęknął zając. Na to rzekł Barnaba wstając. Kto powiedział, że jest drogo? Nie prosiłem z was nikogo, by odwiedzał moją gnieję. Komu drogo, niechaj nie je. A jak chodzi o zające, razy zmykać, bo przetrącę. Czmychnął zając, nie czekając. Nie przekona wilka zając.